Jadę do Przemyśla. Nawet nie wiem tak naprawdę, jakie są wszystkie stacje pośrednie. Wiem, że co mniej więcej godzinę będę na miejscu. No i teraz myślę, że to jest trochę tak jak w zarządzaniu, jak w przywództwie. Jeden z prezesów ostatnio mówi, mam moją wizję, wiem, że zespół będzie za 2 lata, czy ja mam w szczegółach im powiedzieć, krok po kroku, jak będą szli. Ja mówię, chyba nie jest to potrzebne. Oni muszą wiedzieć cel, kierunek, muszą wiedzieć, gdzie są w danym momencie. Ale czy oni potrzebują, albo czy są w stanie przetrawić rozumienie każdego kroku, każdej stacji pośredniej, każdego miejsca. Myślę, że to nie tędy droga, nie ten kierunek. Czyli twoja wizja, miejsce, gdzie doprowadzisz zespół, to jest ważne. Co więcej, ty prawdopodobnie wiesz dużo bardziej szczegółowo, w jaki sposób ich tam doprowadzisz. Natomiast oni potrzebują wiedzieć, gdzie są teraz, gdzie będą za chwilę i w jakim kierunku zmierzamy. Myślę, że nie jest to ani potrzebne, ani wskazane, żeby aż do bólu w szczegółach opowiadać ludziom o każdej stacji do punktu docelowego.